Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry. Znowu jest to 60 sekund. Widzimy się tu po raz. Ty, pizza na dachu. A nie wiem, czy już mówiłem kiedyś o tym nawiązaniu, ale pizza na dachu to jest klasyk nawiązanie Breaking Bad. Nie widziałem nigdy końcówki, gdzie zatrzymałem się na czwartym sezonie swoją drogą. Dobra, moi drodzy, patrzyłem w ogóle od poprzedniego odcinka odnośnie dwóch rzeczy. Jedna ze spraw to są mody. I takowych nie znajdziemy. Znajdziemy cheaty. Ale my się w takie rzeczy tutaj nie bawimy. Modów nie ma. A jeżeli byłyby mody, wyobrażacie sobie, co by było, jakby ludzie mogli robić mody? W sensie. Albo. Nowe scenariusze, jakby. Mogliby robić swoje własne, osobne gry w grze, nie? Ta gra by była żyłaby praktycznie wiecznie. Nie wiem, dlaczego twórcy tego nie robią. Pewnie, bo chcą to wykorzystać i czerpać łatwy pitos. Trochę szkoda, ale też trzeba zrozumieć tutaj. Stworzyli dobrą gierkę, chcą to wykorzystać. A ja bym wykorzystał ciebie, żebyś zostawił łapkę. Tylko i wyłącznie w taki sposób. Czekajcie, nie, o nie, leci nadal, a ja nie wyłączyłem jak zwykle 15 rzeczy. Jak tu się zatrzymać? Nie da się zatrzymać czasu. Oszustwo. W ogóle czytałem, słuchajcie, o maseczce i maska jest super ważna w dzisiejszych czasach. Też. Też jest giga ważna, więc pamiętajcie o tym, żeby nosić maseczkę. Ile zajmuje radio? Ale tutaj też jest ważne i podobno w ogóle wyprawy bez maski praktycznie zawsze skończą się, słuchajcie, tym, że się zarazi, że się praktycznie zarazimy. Czytałem troszeczkę tutaj poradnik tego wszystkiego. To chyba ma 3 sloty, 2. Chyba w Reatomizet ma 3 sloty. Dobra. Ty, jest dobrze, co? Bierzemy apteczkę. Woda, apteczka, woda. Dobra, zajebiście, zajebiście. Myślę, że jest kurwa. Jest miodzio, jest miodzio. Widzowie, zostawcie komentarz, macie linki w opisie. Wpadnijcie tam mój drugi kanał vlogowy i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie zapraszam. Brakuje nam dzieciaka. Poradnik młodego skauta potrzebny jest fastem. Dobra, gites, ale jestem pospinany, bo ja czuję, że ten runik wyjdzie, tylko nie mamy jedzenia ogólnie. Trzeba pozbierać. Szybko. Dobra. Damy radę. Mało żarcia, ale słuchajcie, za to mamy maskę. I mam nadzieję, że po raz pierwszy w tym szóstym, prawdopodobnie siódmym albo szóstym odcinku wreszcie nam się uda zdobyć, kurde, wygranko w tej gierce. Ściszę trochę, bo nie mówię też głośno, chociaż jest na 3. Nie wiem, spróbuję na 2, bo dzisiaj ja nie mówię głośno. Raz, 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 raz. O tak. Myślę, że będzie dobrze. Jesteśmy całkiem nieźle zaopatrzeni. Mamy plus broń, harmonikę i mapa znajdowała się w skrzynce. I jeszcze, a nie, to w bunkrze, a w walizce karty i kłódka. Chyba mamy wszystkie możliwe przedmioty, naprawdę. Że tego, nie? Mówiłem, że maska, że chorobą się zawsze praktycznie na samym początku skończy, jeżeli będziemy wysyłać na ekspedycję ludzi bez maski. Tak czytałem. Nie ma nic bardziej intrygującego niż cisza. Tak, że radyjko używamy. Jak najbardziej. O, zepsuło się radyjko. Możemy naprawić pewnie za pomocą skauta, ale niestety. Coś nie poszło zbyt dobrze. Popsuliśmy to przeklęte pudło. Technologia sunie do przodu tak szybko, że aż ciężko się połapać. Zresztą, kto potrzebuje radia? No my. Żeby wojsko nas uratowało, bo nie wiem, czy jest jakaś inna droga. W sensie, wiecie, o co chodzi. Nie wiem, bo się uczę gierki, tak? Nie chcę sobie spoilerować, więc nie wiem. Dość obijania się. Czas iść na wyprawy. Pójdzie Mary Jane i ona sobie weźmie elegancką maskę. Nie, ona weźmie. Kurde, full tego weźmie. To i jeszcze maskę. Gościu. Jeżeli zgubi to, to mam przerypane niestety. Liczymy na to, że nie zgubi. Kurde, jak się tak człowiek zacznie sobie grać w tą giereczkę, to powiem wam, odwodnienie to było. Tak, to było już wodę trzeba dać. Jak się faktycznie zacznie grać w to, to wciąga giereczkę. Tak codziennie mam ochotę sobie usiąść na wieczór i sobie pograć chwilę. To okropne, nie możemy spać. Kurde. Jak się nie wyśpimy, to będziemy zmęczeni, ale. Tutaj mamy, od kiedy zeszliśmy do schronu, nie było tak źle.
Chyba nie dajemy, bo to zgaduję, że będzie po prostu, że będziemy delikatnie zmęczeni. Tak. Timmy będzie zmęczony, ale tak poza tym... O, właśnie! Słuchajcie, zrobiłem sobie jedno wyzwanie, ale te wyzwania okazuje się, że tylko dają non-chapy. On, tu mu pasuje ta czapka, jest taki zmęczony, foliarz, wiesz, zodzi. Dzielnie ignorując, walczy, kurczę, ze światem. Dzielnie ignorując nasze objawy, próbowaliśmy zdrzemnąć się godzinę czy dwie, nic z tego. Jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni. Miejmy tylko nadzieję, że nasze przeraźliwe ziewanie wystarczy, aby odstraszyć bandytów. Dobra. Zmęczenie. Okej, okay, ale no, apteczka jest jednak, kurczę, powiem wam, zbyt ważna w tej grze. Zbyt ważna. Jedzenie, Dolores test, nic. Kurde, oni tydzień potrafią bez tego. Zawsze staraliśmy się szerokim łukiem omijać kasyna, speluny hazardzistów i różne inne meliny. Gdy więc na naszym progu pojawił się człowiek, który podawał się za byłego pokerzystę, byliśmy dość sceptyczni. Zachęcał nam, byśmy rozegrali z nim partyjkę w karty. Zaproponował stawkę 2 butelek wony. Kurde, ja zawsze odmawiam. Spróbujmy, zobaczę, czy ten event jest dobry. Będę pamiętał, bo ja nie pamiętam. Pewnie straciliśmy 2 butelki wody, co? O, wow. Aha, szczęście się do nas uśmiechnęło i zdawaliśmy wygrać zawziętą partię w wojnę. Mężczyzna nie wydawał się zbyt szczęśliwy, ale dotrzymał umowy, proszę. Nikt nie mógł się różnać z naszą radością, gdy uchyliły się drzwi w schronie. Mary Jane wróciła. Zrzut z żywności, dokładnie tego nam było trzeba. Co zrzucili? Chleb, ser, mięso, czekoladę? Nie, zupę pomidorową w puszkach. Hurra, 2 zupy. Ktoś zapomniał zabezpieczyć skrzynkę butelek wody i w efekcie większość jej zawartości potłuka się przy twardym lądowaniu. Na szczęście parę butelek przetrwało. Powinno nam wystarczyć, o zdecydowanie. Uj, nowe radyjko. W naszym ekwipunku zabrakło radia. I co gorsza, nie znaleźliśmy żadnego w punktach ze zrzutu. Udało nam się jednak natrafić na skrzynię pełną tosterów. Rozmontowaliśmy kilkanaście z nich i metodą prób i błędów zmontowaliśmy z ich komponentów radio, które czasem działa. No to mamy 9 butelek wody, 5 puszek. Czy może być lepiej? Pragnienie, głód, wygłodzenie, zmęczenie, pragnienie, głód. No Mary Jane chyba więcej je. Tak, myślę, że ktoś może iść tutaj na wyprawę. Myślę, że puścimy Dolores. I weźmiemy jej tego. Machę i będzie git. Bez maski nie będziemy tu tylko siedzieć, mi się wydaje, i będzie git. Ten wygląda, jakby jedną nogą był w górę. Co ty gadasz? Odwodnienie, odwodnienie, głód, zmęczenie, odwodnienie, głód, zmęczenie. A czyli pić, pić i pić. No ty pójdziesz i weźmiesz walizeczkę. Czy walizka się zepsuła? A nie, zajebiście jest. Walizka i maseczka przeciwgazowa. Zresztą jak robiłem do Fallouta, tutaj akurat nie mam, bo jest w garażu, ale jak robiłem miniaturkę do Fallouta, to też była posiadana. Może kiedyś uberę, jak będę odcinek robić, tylko nic nie będzie w niej słychać pewnie. Głód, głód, zmęczenie, odwodnienie, głód. Czyli Timo, tylko pićko, słyszycie to? Nie. Może dlatego, że nikt nie mówi, użyjmy radia. Więc warto słuchać, bo to wojsko to jest główna, jakby główny z tego co wiem, nasz ratunek. To wygląda jak taka gra, co się czopało drewna. To był tam szybszy, coś takiego, i ta gra kosztowała 99 groszy na Steamie. Nie wiem, czy jej nie ma. Wszyscy mają głód, ale to pomijamy. Dzień 10 przetrwany. Kurde, widziałem gdzieś gameplay, ten mój pierwszy chyba gameplay, to nas 50 dni, kurde, przeżyłem. Pragnienie, wygłodzenie, pragnienie, głód, wygłodzenie, czyli ziomuś i ziomuś żarcie, ty nic na pewno, tak? Pragnienie, głód, nie. I to jest warto to dbać, żeby nagle nie popełnić błędów. Tak, rząd jest naszą jedyną szansą, więc warto jest tutaj słuchać radia. Dzień 12. Nie.
Parka nieznajomych ręczyła się po ruinach naszego domu. Posłuchaliśmy ich głośną rozmowę o kobiecie, które niedawno schwytali. Wszystko wskazuje na to, że to Dolores. Chyba nie doczekamy się jej powrotu. Dobre nowiny. Rząd nadał transmisję radiową o ewakuacji oczach z naszej okolicy. Speaker poprosił wszystkich słuchaczy o cierpliwość i powiedział, że możemy spodziewać się kolejnych wiadomości. Kurde, żona nam porwali, nam żonę. Odwodnienie, odwodnienie, pragnienie. Niedobrze. A bez maski wydaje mi się, że nasza okolica jest wciąż bardzo napromieniowana. No to nie, to nie. Klaustrofera to przekleństwo, szczególnie w małym, zagraconym bunkrze. Może otworzymy drzwi na minutkę, wpuścimy trochę świeżego powietrza. Brzmi to jak najgłupszy pomysł na świecie, więc... Więc to zrobimy, bo nigdy chyba nie klikłem. Zobaczymy, nie pamiętam tego eventu, czy był on zły, więc... O, no oczywiście, że był zły. Głód, choroba. Powietrze po przewietrzenie schronu świeżym, skażonym powietrzem było świetnym pomysłem. Pobie nie sprawiałem nam już problemów, co innego wymioty. Wybornie. Odwodnienie. Dobra, na szczęście mamy apteczkę. Cóż to takiego? Brzmi tak, jakby ogromne stado zwierząt spacerowało po niegdyś przepięknym trawniku tuż nad naszymi głowami. Nie ujdzie im to na sucho. Także idealna okazja, by zobaczyć trochę by zdobyć trochę świeżego jedzenia. To wyślemy na polowanie? O kurde, nie możemy nas, ty. Dobra, Tom. To jest Mary Jane, tak? Chyba. No nie możemy, bo jak my padniemy, to jest GG. Szkoda, że tak rzadko chodziliśmy na strzelnicę. Każdy strzał, który oddaliśmy w kierunku tych dwugłowych krów, okazał się pudłem. Miejmy nadzieję, że następny raz poradzimy sobie lepiej. Tych dwugłowych krowy to też mi się strasznie z Falloutem kojarzy. Wygłodzenie. Berminy? Coś takiego, nie? Wciąż bardzo napromieniowana, więc nie wychodzimy. Natknęliśmy się na zdemolowany obóz bandytów. Skronę bunkra, potruchtał za mnie kot. Nie. Nie wpuszczamy kota, nie. Nie ma takiej możliwości. Nie wiem, czy... Ojojoj, głód, choroba. Niedobrze, bo jak ktoś jest chory, to mam wrażenie, że może zarazić innych. Wiesz co? To... Kolejna gęba to znaczy pyszczek do wykarmienia. Nie. Myślę, że na wyprawę idzie Timmy. Timmy jest w pełni sił. No to wydupca. Zgaduję, że to może tak działać, że jak jest tego. Jak będzie chory, to nas wszystkich zarazi. Nie wygląda najlepiej. To jest odwodnienie. Pragnienie. Pićku, pyk. Dobra, idziesz ty i ty ze sobą weźmiesz. W sumie to nic ze sobą nie weźmiesz. Nie, nic nie weźmiesz. Powodzenia. Mary Jane zasługuje na odrobinę jedzenia. Wygłodzenie, odwodnienie. Nie, zasługuje na picie. Pyk. Jedzonko, piczko. Jak na odizolowanym od świata podziemnym schronie przeciwatomowym panuje tu zaskakujący brak spokoju. Nie mogliśmy się nawet porządnie wyspać z powodu jakichś dziwnych odgłosów, które zaczęły się już o świcie. Zdaje się chodzić gdzieś z dołu, zupełnie przypadkowo właśnie... Ojojoj, ja wiem, co to jest za event. Wielki krokodyl. Było w poprzednich odcinkach. Tylko czy jak poświecę mu lampką, to może będzie coś innego, bo ostatnio użyłem kurwa siekiery. Próbujemy lampką. Tak, wiem, krokodyl, ale udało się? Co się stało? No, dwa wody. To by pomyślał, że pod domem mamy sekretną piwnicę na wino. Co? To bez sensu. Dzięki naszej niezawodnej latarce daliśmy wyszukać pozostawione tam butelki. Zawarte smakiem przypomina bardziej wodę niż wino. Ale dopóki jest w stanie ciekłym, my jesteśmy szczęśliwi. Kurde, ile wody mamy? 8. Kut. Odwiedził nas jakiś domokrążca wraz ze swoim marnym worem. Nie. Nie chcemy Szarlikowa. Co wy nam co gierkę nam próbują opchnąć Szarlikowa, tego. Nie ma takiej możliwości. Dziadkowie zawsze nam powtarzali, by nie kupować kota w worku. Pragnienie, głód.
Czyli nic, skipujemy. Minęło trochę czasu. Tak, tak, tak. Myślę, że spokojnie musimy tutaj radyjka posłuchać. Dzień 20. Dobra, wszystko wygląda kurde zajebiście ogólnie. Zdaliśmy uzyskać słaby sygnał i dostroić się do częstotliwości z komunikatami rządowymi. Coś takiego, dobre wieści. Skażenie znacznie osłabiło i eskapady na powierzchni będą teraz o wiele bezpieczniejsze. To dobra informacja, natomiast odwodnienie, wygłodzenie. Czarcie, pyk, pyk. Natomiast wydaje mi się, że my nie potrzebujemy iść. My nie mamy po co iść na zewnątrz, w sensie... No nie? O, młody wrócił. Ty, miałem nadzieję, że zginiesz. Ale niestety. Ledwo udało nam się zmrużyć oczy po tych wszystkich kłótniach, oby już się nie powtórzyły. Sprzedaży domu, dobra. Jedynymi mrami, które udało nam się rozpoznać wśród pogrzebiska, jakim stał się pokój dziecięcy, były przysmażone biurka i łóżko. A pod łóżkiem dwa razy zupa u Mary Jane. Plus znaleźliśmy kilka butelek wody na błotnistym bagnie, które niegdyś było naszą lśniącą toaletą. Zadomowiło się stworzenie, przypomina zmutowanego żółwia. Przywitaliśmy się i zamieniliśmy parę zdań, po czym stworzenie podarowało nam środek owadobójczy i życzyło powodzenia. Interesująca historia. Głód. Odwodnienie. Dobra, ty tylko piśku. Tak się teraz zastanawiam. Stworzenie takiej gry to jest naprawdę łatwy proces. W sensie taka gra to jest dobry pomysł ogólnie. To jest dobry jakby koncept. Tani, szybki, dobrze siada. To jest jakby to, czego potrzebujemy, nie? Kurde, ja bym wysłał w sumie kogoś. Skoro można i w sumie bezpiecznie. Kolejna transmisja od wojska. Powiedzieli, że muszą namierzyć okolice, w której się znajdują i chcą, żebyśmy oznakowali pobliskie miejsca. Takie mają być karty, takie do gry. Dziwne, prawda? Musimy udać się do najbliższy przystanek autobusowy. Pokręcone. No dobra, idziemy, no. Ojej, ale to strudzenie na szczęście tylko. Głód, strudzenie. Umieściliśmy kartę w odpowiednim miejscu. Pozostaje nam więc czekać, aż wojsko nas zlokalizuje. Nie powinno to chyba zająć zbyt długo. Taką mamy nadzieję. Nie mamy apteczki, nikt chyba nie chciał nic, nie? Nie. Najwyższy czas, no ty pójdziesz, co? I tobie damy... Damy jej coś. Nic. Ty, a właściwie co my możemy zebrać? Apteczkę możemy w sumie zebrać. I zupę. Ale po co nam zupa i apteczka? Znaczy apteczka tak, a młody gdzie? No znowu Timmy uciekł? Dlaczego znowu Timmy uciekł? Pragnienie, wygłodzenie. No masz te dziur. Nie, no jak to Timmy był głodny? Znowu coś przegapiłem i zepsułem? Czy to jakiś błąd jest? Nie, no proszę, no. A już tak było dobrze, ty. O, świrujemy, ty. Niedobrze. Jedzenie, wszystko mu dajemy. Zapuka do naszych drzwi, ale na ziemi walizka. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Żadna walizka na ziemi. Głód, choroba, szaleństwo, strudzenie. Wtedy jest głodny. No dobra, masz tu jedzonka. Pukając do drzwi zawsze naprawa nad wielkim niepokoju, dwie puszki zupy. Zakładzie, lecimy. Zawsze wygramy, czy nie? Oj, chyba kurwa, nie wygraliśmy. Cholera, ten typ musi być jakimś szulerem, przegraliśmy. Kurde, to niedobrze, ty. Ile mam zupy? Nie mogę sprawdzić, ile mam zupy. O, dwie puszki. A ten ciągle głodny, ty. Dajemy, może tu wytrzyma więcej. Śmietnik jest przeładowany puszkami po zupie, a wiadro w kącie wypełnione jest po brzegi. Wygląda na to, że obu pojemników garną się dziwne, błyszczące, niewielkie insekty. Przedwojenne karaluchy były chyba mniejsze, prawda? Dobra, użyjemy tutaj środku owadobójczego. Wiem, że środek owadobójczy można też w sumie przeznaczyć na apteczkę, ale... Już kij.
Metaforyczna kula świsnęła nad tym razem też koło ucha, to znaczy gdyby metaforyczna kula była ogromną włochatą, miała 8 nóg i świecącą płaszczę. Mam nadzieję, że ten kryzys został już zażegnany na dobre. Co ty chcesz? Pragnienie, choroba, szaleństwo, strudzenie. Na razie nic nie chcesz. Trzymaj się. Dawaj, idź, żeby ten wróciła. Come on. No i zajebiście. Apteczka. Oj. Tragedia. Żartowałem. Wygłodzenie. No nic nie przyniosłaś, naprawdę? Nic nie przyniosłaś. Odwodnienie. Dobrze, że przeczytałem. Pyk. Leci go odwodnienie, to jest łupka. Gdyby bomba atomowa starła naszą okolicę z powierzchni Ziemi, wydawano się, że telefony... No możemy odebrać telefon, niech ona idzie. Nie, może kurde, po drodze event z apteczką, bo nie wiem, inaczej jest, będzie ciężko. Telefon się urwał. Wygłodzenie. Fake jedzonko. Cisza na zewnątrz. No wydaje mi się, że... Kurde, wydaje mi się, że jak nie puścimy Teda, to Ted będzie detkiem. Zobaczcie na Teda. Ted wygląda martwy. Wygląda na martwego Tedzio. Więc musimy go tutaj puścić. Może sobie zostanie zaopiekowany, kurczę, medycznie. Ktoś za pasiki, choroba, szaleństwo, głód, szaleństwo, zmęczenie. Tylko nie wiem, czy ona nie padnie nam tu. Damy mu coś, na przykład damy mu mapę. Mapa wygląda najrozsądniej, co mogę dać temu chłopowi, że znajdzie może apteczkę dzięki tej mapie. Znajdzie aptekę i tam znajdzie, wiesz. Pragnienie, głód. Wektor znów kombinuje. Komunikuje się z nami przez radio. Byliśmy pewni, że da za nas sygnał ewakuacji, ale potrzebuje naszej pomocy. Speaker poprosi, by każdy przeszedł do i ściął drzewo, może dwa. Brzmi to idiotyczne, ale wojska argumentuje, że załatwi im to ekstrakcję ocalałych z okolicy. Ten park tak nigdy nam się nie podobał. Oj, sorry, widzowie. Siedzieliśmy tyle drzew, ile byliśmy w stanie, nie było ich wiele, ale mam nadzieję, że wkład zostanie doceniony lepiej dla nich, by następny koniec świata przyszedł z czołgu zaparkowanego na naszym trawniku. Na tym, co zostało z tego trawnika, szkoda tylko, że cała ta zabawa w drwali zrujnowała naszą siekierę. Dobra, odwodnienie, głód. Dobra, na szczęście ona nie jest ranna, to jest najważniejsze. Albo chora. Czasami nachodzi nas ochota, by na czymś pograć. Tak. Pewnie karaluchy będą się cieszyć na koncert. Już się słyszę. Zostały z nami. Szczerze mówiąc, nie naprzykrzałem się za bardzo. Są ciekawskie. Kurde, no damy im koncert, one chyba nam przyniosą tego zupę albo wodę czy coś. Jest, wrócił Ted, ty. No jest jeszcze bardziej chory z tego, co widzę. I nie przyjął za bardzo nic, nie przyniósł. Zgadywaliśmy, że karaluchy czekają na kolejny koncert, więc zagraliśmy im parę kawałków. Zupa i woda. Ted powrócił, przyniósł mapę. Zawiedliśmy się ofertą baru. Trochę zepsutej sałaty, garść przysmażonych orzeszków i z jakiegoś powodu kowbojski kapelusz. Miłą niespodzianką było znalezienie za lado mojego zapasu zupy. No, aktualnie mamy 6 puszek zupy, 10 puszek wody. Absolutne zwycięstwo, tylko no, jesteś ranny, kłód. Kłód. Czyli nic na razie. Czy nie możemy nawet nikogo wysłać w sumie. Dzień 34, jest dobrze. Po tych słowach będzie koniec. Dobrze. Jest chyba. To tak zawsze. Jest dobrze. No i... Pragnienie, wygłodzenie. Wygłodzenie. Dobra. Ty robi się coraz dziwniejszy. Papier toaletowy czytał.
Ale jaja. Wygłodzenie, wygłodzenie. Czyli jedzonko dla Mary Jane. Dobra, no. Kurde, ona może iść. Bo to jest tak, że jak on umrze, to jakby ona nie może być w bunkrze. To jest najgorsze. Tak wyślę ją, ale chyba nie mam wyboru, nie? Muszę ją wysłać. Gdy Mary Jane wróciła z poprzedniej ekspedycji, nie podzieliła się z nami informacją, że gdzieś po drodze lekko się zraniła. Uj, uj, uj. To nie jest zwycięstwo, prawda? Mary Jane da sobie radę, nie pierwszy i ostatni raz. Niełatwo przetrwać trudny czas apokalipsy. Nie wiem, kurde, wydaje mi się, że ja sobie załatwiam sprawę, słuchajcie, ogólnie, wychodząc. Że nie powinienem, słuchajcie, robić ekspedycji, jeżeli naprawdę nie potrzebuję zupy albo czegoś ważnego. Tak mi się wydaje, że ze wszystkich rzeczy to naprawdę sobie psuję najbardziej tymi właśnie ekspedycjami wszystko. I że obiecuję, że w następnym odcinku taki tryhard pójdzie, taki kurczę 300 IQ, że następny odcinek to na 100% jest zwycięstwo. Wszyscy przetrwamy. Wszyscy przetrwamy, jako rodzina, jako widzowie, jako ten kanał, ale musisz w tym pomóc, zostawiając lajka, wpaść na linki opisy, takie jak Instagram, Twitch, Twitter, dać followy, suby, obserwujki, mój drugi kanał vlogowy, zobacz sobie Rewind, bo jest miodzio, a my widzimy się jutro, bo na tym kanale odcinki są codziennie, a czasem i nawet kilka razy dziennie, to zależy jak tam czas pozwala, ale zazwyczaj na pewno codziennie, przynajmniej od pół roku. Widzimy się jutro, do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło, cześć. Ale idealnie timingowo.